Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w czwartkowej audycji Goście dnia. Dzisiaj ze mną w studio dwie urocze panie, pani Patrycja Holec i Katarzyna Schmidt z Fundacji Edukacyjno-Sportowej Regeneracja. Witam bardzo serdecznie. Dzień witam. Dobry. Kiedy powstała fundacja i czym się w zasadzie zajmujecie? Fundacja powstała w 2014 roku i od początku jakby nakreśliliśmy sobie takie kilka obszarów działania, które będą dla nas ważne i którymi będziemy chcieli się zajmować. I takim pierwszym obszarem to i taką grupą naszą docelową jest młodzież. Jakby wszelkie działania wspierające młodzież, wspierające aktywność młodzieży. I tutaj dla nas bardzo istotne są takie działania, które wspierają aktywność taką społeczną, obywatelską młodzieży, ale też aktywność kulturalną, jak również aktywność gospodarczą. Drugą grupą docelową, do której też kierujemy swoje działania, są seniorzy. Są to osoby starsze, które też chcemy zachęcać do zwiększania swojej aktywności na różnych polach, czyli też zachęcamy seniorów do większej aktywności społecznej i do większej aktywności tak w ogóle. Chcemy po prostu, żeby osoby starsze i z Ciechanowa, i z terenu wokół Ciechanowa nie spędzały życia na fotelu bujanym przed telewizorem. Tak jest, żeby wychodziły z domu, żeby się spotykały. Już same projekty, które jakby dają im możliwość spotkania się we własnym gronie, albo spotkanie się właśnie na przykład z osobami reprezentującymi inne grupy, bądź inne pokolenia, to jest ogromna wartość, więc jakby my ich do tego zachęcamy, my realizujemy działania, które mają jakby ich w tym wspierać, więc to też jest i była od początku dla nas bardzo ważna grupa odbiorców. I taki trzeci obszar naszego działania to jest taki rozwój społeczności lokalnych, jak również rozwój sektora pozarządowego. My dużo właśnie współpracujemy z różnymi organizacjami z terenów wiejskich, ale też współpracujemy z samorządami lokalnymi właśnie i w mieście, i w miastach, bo to nie tylko jest jedno miasto, ale my generalnie działamy na obszarze kilku powiatów i są to też samorządy właśnie wiejskie i razem z nimi piszemy projekty, tworzymy wspólne inicjatywy, które mają właśnie wspierać rozwój tych społeczności. A co do tej pory udało się fundacji zrealizować? Rozpoczęliśmy tak naprawdę nasze działania od takiego pierwszego dużego projektu, który realizowaliśmy w 2015 roku. I to był projekt, który się nazywał Koła Gospodyń Wiejskich Reaktywacja. I w ramach tego projektu my zachęcaliśmy właśnie panie z terenów wiejskich pięciu gmin. Mam nadzieję, że teraz się nie pomylę, bo spróbuję je wymienić, ale już trochę nie pamiętam, bo to była na pewno gmina Sońs, gmina Regimin, gmina wiejska Ciechanów, gmina Grudusk i gmina Czernica Browa. Tak. Na terenie tych pięciu gmin staraliśmy się stworzyć żeńskie organizacje społeczne. Także my nie tworzyliśmy kół gospodyń wiejskich, bo czasami ktoś jeszcze dzwoni do nas i się pyta o to, czy my pomagamy tworzyć koła gospodyń. My trochę chcieliśmy nawiązać po prostu do tej tradycji kół gospodyń wiejskich, czyli do takiej tradycji aktywności społecznej kobiet, które zamieszkują na wsi. Więc zachęcaliśmy tam panie do tworzenia takich organizacji społecznych, które będą działały na rzecz swoich wsi, gmin. I rzeczywiście udało nam się stworzyć sześć organizacji. To było po jednej z organizacji w każdej z tych gmin, plus gmina Sońs, która jest po prostu gminą dwa razy większą niż wszystkie pozostałe. Tam udało nam się stworzyć dwie takie organizacje żeńskie. I to był taki nasz jakby początek tych większych działań. I to właśnie było to działanie w obszarze zarówno wspierania seniorów, bo ten projekt w dużej mierze angażował właśnie panie już przebywające na emeryturach i też wspierania społeczności lokalnych. I my nadal współpracujemy z tymi organizacjami. Jakby my robimy dużo wspólnych inicjatyw. Tutaj taką gminą, z którą też bardzo dużo różnego rodzaju projektów realizujemy, to jest między innymi gmina Czernice Borowe i tam stowarzyszenie Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie, które samo już jakby realizuje swoje projekty. Realizujemy je też wspólnie. Czyli w ramach tego pierwszego dużego projektu powstały nie koła gospodyń, tylko stowarzyszenia. Tak, powstały stowarzyszenia. Kobiece? Kobiece, tak. Bo tam były same panie. Co prawda w Grudusku był jeden pan i on się zapytał, czy on też może. Powiedziałyśmy, dobrze. Jak najbardziej, więc w Grudusku był taki rodzynek. Taki rodzynek.
Więc to tak, zaczęliśmy od takiego projektu. Ale cały czas gdzieś dla nas i od początku jakby to podkreślaliśmy, że grupą priorytetową jest młodzież. I bardzo nam zależało na tym, żeby zacząć realizować projekty młodzieżowe. I z kolei 2016 rok, czyli w ubiegłym roku, udało nam się pozyskać fundusze na pierwszy duży projekt właśnie wspierający aktywność społeczną młodzieży. I to był projekt Inicjatywa Środowisk Młodzieżowych, to brzmi dumnie. I tutaj znowu nasze działania były skierowane do młodzieży z terenów wiejskich. No jakoś tak, fundacja jest zarejestrowana w miejscowości Pawłowo, gmina Regimin. Ja pochodzę z terenów wiejskich i gdzieś tam od początku te tereny wiejskie były nam bardzo bliskie, więc to był kolejny projekt kierowany właśnie do osób z terenów wiejskich. I tutaj mieliśmy grupę 50 gimnazjalistów. I oni byli właśnie, i to było 5-10-osobowych grup z gmin wiejskich i to były te same gminy, w których rok wcześniej realizowaliśmy projekt Koła Gospodyń Wiejskich. Tylko że tym razem my zapraszaliśmy młodzież do takiej aktywności na rzecz swoich właśnie rówieśników, ale też osób dorosłych z ich terenu. I oni tam realizowali takie dwa działania, które my wspieraliśmy trochę finansowo i też merytorycznie, czyli musieli organizować imprezy kulturalne na rzecz swoich mieszkańców. I to było ich pierwsze samodzielne działanie. My chcieliśmy po prostu, żeby się uczyli przez doświadczenie. Czyli my im dawaliśmy pewien fundusz i mówiliśmy, zróbcie. Co chcecie zrobić, jakby my tutaj nie ingerujemy. Ważne, żeby to była impreza, która zaangażuje właśnie tą społeczność lokalną, więc w okresie wakacji... kilka umiejętności trenowaliście z młodzieżą. Tak, tak. I też wcześniej trochę ich do tego przygotowaliśmy, bo jednak zrobiliśmy z nimi warsztaty, które też ich uczyły trochę współpracy z takim otoczeniem, czyli z samorządami, z organizacjami. Robiliśmy z nimi też te warsztaty dotyczące diagnozy lokalnej, bo po zorganizowaniu tych imprez ich drugim zadaniem było przeprowadzenie inicjatywy lokalnej. Czyli oni najpierw mieli zbadać potrzeby swojej społeczności, a później, dysponując budżetem, który my im przekazywaliśmy, i to był budżet w kwocie 800 zł na grupę, bo takie pieniądze mogliśmy im przekazać, mieli w ramach tych funduszy zorganizować jakąś inicjatywę. I muszę opowiedzieć o tych inicjatywach, bo ta młodzież po prostu nasze wyobrażenie przerosło to, co im się udało zrobić. W Ciechanowie, w gminie wiejskiej Ciechanów, młodzież zakupiła sprzęt sportowy dla klubu Gryf. Czyli to też pokazywało, że bardzo fajnie oni pomyśleli, oni nie kupili nic dla siebie, oni kupili coś dla drużyny, która akurat tam rzeczywiście działa, więc ich inicjatywa była w ten sposób zrealizowana. W gminie Krasnem młodzież kupiła sprzęt sportowy do budowanej hali sportowej. W Czernicach Borowych młodzież zorganizowała, zaprosiła teatr taki objazdowy i zorganizowała przedstawienie dla swoich rówieśników w szkole. W Ościsłowie z kolei, w Ościsłowie tam dosyć aktywnie współpracują ze szkołą rodzice i oni robią dużo różnych imprez, więc młodzież zdecydowała, że kupi różne sprzęty, dzięki którym będą mogli sobie robić wakacje, imprezy plenerowe, ale taka nasza inicjatywa, która zrobiła na nas największe wrażenie, to były dziewczyny z Gruduska, ponieważ dziewczyny z Gruduska postanowiły, że w Grudusku powstanie siłownia na powietrzne. My im mogliśmy dać tylko 800 zł. Sprzęt do takiej siłowni, no to jest koszt rzędu kilku tysięcy. I mi jest wstyd się przyznać, bo my na początku trochę tak odwodziliśmy od tego, mówimy, dziewczyny, to jest poważna sprawa. A one były tak zdeterminowane, że one stwierdziły, że albo to, albo nic. I im się udało namówić wójta do współpracy, który w ramach Funduszu Sołeckiego przekazał im pieniądze, zebrały pieniądze od mieszkańców i rzeczywiście doprowadziły tą inicjatywę do końca i tam powstała siłownia na powietrzne. Więc no, dla nas to było takie ogromne wow, że rzeczywiście wystarczy dać młodzieży trochę narzędzi, ale bardziej impuls. Pokazać im, że oni mogą naprawdę dużo rzeczy zrobić sami i oni sobie świetnie z tym poradzą. Więc to był taki nasz pierwszy projekt młodzieżowy, który realizowaliśmy.
robiliśmy też projekt Senior Pomocny w Partycypacji i tutaj z kolei wspólnie z Urzędem Miasta Ciechanów i z Federacją Mazowia zachęcaliśmy seniorów do zwiększenia ich aktywności społecznej i do włączania się w procesy konsultacyjne na terenie miasta, więc taki projekt też realizowaliśmy. To takie dwie duże inicjatywy, a oprócz tego współpracowaliśmy właśnie z organizacjami, pomagając im realizować ich inicjatywy, czasami organizując szkolenia, których potrzebowali. Natomiast tych takich właśnie dużych działań, to są właśnie te projekty. I ten ostatni projekt teraz, powiedzmy, najnowszy. No w tym momencie fundacja prowadzi dwa projekty. Jeden z nich to są Przedsiębiorcy Jutra, współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast drugi, już taki flagowy, to są Obywatele Jutra. Jest to projekt erasmusowski. Czyli unijny, inaczej mówiąc. No tak, ze środków Komisji Europejskiej. Bardzo poważna rzecz dla fundacji. Udało się, bardzo się cieszymy. No i projekt Obywatele Jutra ma na celu stworzenie optymalnych warunków dla aktywności młodzieży w sferze obywatelskiej. No bo tak jak Kasia mówiła, okazało się, że młodzież jest bardzo aktywna, chce działać, ma świetne pomysły, tylko czasami boi się tego, że nie zostanie wysłuchana albo po prostu onieśmiela ją kontakt z decydentami, nie wie do jakich drzwi zapukać, nie ma pewnych narzędzi, no i właśnie ten projekt ma jej to wszystko ułatwić. No w tym momencie jesteśmy na etapie rekrutacji. Rekrutacja potrwa do końca czerwca, także serdecznie zapraszamy młodzież chętną do działania, do zgłaszania się do nas. W jaki sposób mogą się zgłosić? Przez stronę internetową? Tak, jak najbardziej przez stronę internetową, przez Facebooka. Mamy siedzibę na Moniuszki 17, także bezpośrednio w biurze projektu. No i w lipcu już ruszamy z warsztatami integracyjno-edukacyjnymi, więc oprócz tego, że będzie nauka tych narzędzi i sposobów dotarcia do decydentów, to będzie również zabawa i integracja. Później we wrześniu już młodzież będzie pracowała sama, będzie prowadziła diagnozę w takich obszarach, które ją interesują, czyli edukacja, przedsiębiorczość, kultura, sport, organizacja imprez kulturalno-sportowych. No i taka finalnym działaniem tego projektu będzie organizacja debat z decydentami. Będą to bardzo oficjalne, poważne debaty, ponieważ młodzież po prostu wyraziła takie życzenie. Doszła do wniosku, że jednak oficjalne debaty są poważnie traktowane przez wszystkich, wtedy ma szansę zostać wysłuchana, te decyzje, które zapadną, będą bardziej wiążące, więc no tutaj będziemy zapraszać i samorządowców, i przedsiębiorców, przedstawicieli kultury. Tak, przedstawicieli sportu, instytucji różnego rodzaju, którzy akurat z danym obszarem są związani. Dla młodzieży w jakim wieku skierowane są te projekty? Zakładamy, że będą uczestnikami będzie młodzież w wieku 13-19 lat z powiatów ciechanowskiego i przasnyskiego. Czy jest ograniczona liczba miejsc w tym projekcie? W jednym i w drugim? Tak, no jest w tym erasmusowskim mamy 40 miejsc. Oczywiście, jeżeli zgłosi się kilka osób więcej, no to jak najbardziej obejmiemy działaniami również kolejne osoby. Natomiast no, my też budujemy sobie jakby taki potencjał na przyszłość, bo już mamy kilka pomysłów na erasmusowskie projekty takie międzynarodowe, więc to też jest dla nas kapitał w postaci takich młodych, odpowiedzialnych, chętnych do działania ludzi i mamy nadzieję, że to jest tylko początek naszej współpracy. Jakbyście panie zachęciły młodzież do wzięcia udziału w tych projektach? Dlaczego warto? No, dlatego warto między innymi, że żeby móc realizować swoje pomysły. Nawet najbardziej szalone pomysły po prostu potrzebują odpowiednich środków, narzędzi. No, na pewno młodzież nauczy się, skąd pozyskiwać środki, właśnie do których drzwi zapukać, z kim rozmawiać. Jak rozmawiać? Jak rozmawiać, bo no, doświadczenie uczy nas przede wszystkim tego, że nie zawsze za pierwszym razem się udaje, nie zawsze za dziesiątym razem się udaje. Czasami jeśli bywa chodzi tak, o pozyskiwanie środków, to tak, dorosłym też się nie udaje często. Zdecydowanie my jesteśmy najlepszym tego przykładem, że po prostu trzeba bardzo
cierpliwie przykładać się do swojej pracy sumiennie i po prostu po jakimś czasie to się i opłaca. I tym oknem też wchodzić jak trzeba. Jak się drzwiami nie każdym. Wybijanie okna to jest nasza specjalność, także tego chcemy nauczyć właśnie w projekcie Młodzież. Mhm. Tak, nam chodzi o to, żeby, bo bardzo często się słyszy, a bo tutaj to się nic nie dzieje. Albo młodzież mówi, oj, co w tym Ciechanowie robić, tutaj nie ma nic dla nas. No więc my im właśnie chcemy dać możliwość wypowiedzenia się i my chcemy, żeby oni powiedzieli właśnie, jeżeli chodzi o na przykład obszar kultury, czego wy potrzebujecie? Czego wy potrzebujecie, żebyście na przykład przychodzili na te imprezy, które się tutaj dzieją? No bo być może te imprezy nie do końca odpowiadają waszym oczekiwaniom, ale my nie wiemy, jakie są wasze oczekiwania, chcemy to usłyszeć, więc to jakby dla młodzieży to jest taki realny wpływ na zmianę, która się tutaj może zadziać. Tak samo jeżeli chodzi o rynek pracy. To są osoby, które za kilka lat wejdą na rynek pracy, będą szukały pracy. Mamy nadzieję, że tutaj jakby te nasze działania też są po to, żeby ta młodzież chciała zostawać jednak na miejscu. Nie chcemy produkować emigrantów, tylko my chcemy produkować fajnych ludzi, którzy będą z nami tworzyli później tą fajną społeczność lokalną, więc oni będą za jakiś czas wchodzić na rynek pracy i nam się wydaje, że dobrze by było, żeby oni mieli możliwość na tym etapie spotkać się na przykład z pracodawcami i usłyszeć od pracodawców, jak pracodawcy sobie wyobrażają pracownika, ale jednocześnie żeby ta młodzież powiedziała tym pracodawcom, jak oni sobie wyobrażają swoją pracę, bo to też ten projekt ma nie tylko uczyć młodzież, on ma też uczyć tą drugą stronę, dorosłą stronę tego, że młodzież to jest bardzo cenny partner i warto się ich pytać, bo za chwilę to oni będą o pewnych rzeczach decydować, więc dobrze by było mieć ich opinię gdzieś z tyłu głowy. Mhm. No w ogóle sytuacją idealną byłoby, gdyby decydenci też zdecydowali się czerpać z tej świeżości i z tych świetnych pomysłów młodzieży. No i mamy nadzieję, że ten projekt w pewnym stopniu, chociaż drobnym, da radę spełnić te oczekiwania. I przewietrzy marzenia. Niektóre struktury, tak? No, aż tak rewolucyjny. Pomysłów nie mamy. No, to jest przede wszystkim projekt dla młodzieży i oni mają czerpać z tego jak najwięcej. Mhm. Generalnie chodzi o to, żeby rzeczywiście te ich oczekiwania były wysłuchiwane i żeby nie bali się mówić, czego chcą. Tak. I żeby oni też mówili, właśnie to jest istotne, bo jakby nawet jeżeli młodzież chce być właśnie wysłuchana, to oni muszą zacząć mówić, bo mówię, najgorsza postawa to jest postawa pod tytułem tu nic się nie dzieje, ale ja i tak nic nie zrobię, żeby się zadziało. No bo wtedy na pewno się nie zadzieje. Mhm. No i my chcemy właśnie takim przeciwstawiać się takim podejściom. Jak rozumiem, dla waszych beneficjentów uczestnictwo w waszych projektach jest nieodpłatne. No oczywiście, tak. Jak najbardziej. To jak skąd najbardziej. Wy czerpiecie środki, żeby rozdawać tym swoim beneficjentom? Mhm. No my piszemy wnioski na źródła zewnętrzne, publiczne. Konkretnie skąd? Różne. My... No, tak, na przykład przedsiębiorcy jutra to jest... Urząd Marszałkowski. Współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Erasmus, Komisja Europejska. Mamy również projekt dla seniorów. A, tak, bo to też właśnie. My mamy projekt dla seniorów, Pora na Seniora i tutaj z kolei to jest projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Ciechanów. Mhm. I w tej chwili go realizujemy. I realizujemy go właśnie. I też chciałbyśmy bardzo serdecznie zaprosić seniorów z Ciechanowa do udziału w projekcie, bo rekrutacja nadal trwa, pierwsze zajęcia. Zaczynamy w czerwcu, więc tak naprawdę do tych zajęć każda osoba, która jest chętna, może się do nas zgłosić. A ten projekt to jest taki bardzo przyjemny projekt właśnie, który zakłada, że seniorzy wezmą udział w kilku warsztatach. To są warsztaty takie motywacyjne. To są warsztaty dietetyczne, czyli dotyczące właśnie takiego poradnictwa z zakresu zdrowego odżywiania. To są warsztaty z pielęgniarką dotyczące takiej profilaktyki prozdrowotnej. A zwieńczeniem projektu ma być impreza integracyjna seniorów i znowu my chcemy, żeby to seniorzy ją zorganizowali. My umiemy pozyskiwać fundusze, ale my chcemy, żeby już jakby te inicjatywy realizowały osoby, które mają w tym uczestniczyć, bo znowu, no my możemy mieć jakieś wyobrażenie tego, co byłoby fajne, ale może to jest totalnie nietrafione, więc my chcemy po prostu... żeby ta impreza była skrojona na miarę oczekiwań. Na miarę oczekiwań, tak, więc żeby seniorzy po prostu sami zaplanowali, co w ramach budżetu, który mamy, można zrobić, więc mam zapraszamy. Mam nadzieję, że tutaj będzie zgoda, jeżeli chodzi o ustalanie, jak to ma wyglądać między seniorami. No, bo jakoś to będziemy to moderować.
Tak, ale już jakieś doświadczenie mamy. Mamy też właśnie taką bardzo fajną grupę seniorów z Ciechanowa, którzy już z nami współpracują, więc oni już ze sobą jakoś tą współpracę wypracowali. Zresztą w ogóle seniorzy w Ciechanowie, myślę, że jest kilka takich fajnych grup i oni dobrze ze sobą współdziałają. My zapraszamy do nas. My tylko możemy wspierać to, co oni i tak już robią. Na naszej stronie regeneracja.org.pl są wszystkie informacje. Właśnie tak jak Patrycja mówiła, na Facebooku. Nasi seniorzy sobie doskonale też z komputerem, z internetem radzą, to też trzeba zaznaczyć. Tak, bo ja mam bardzo dużo znajomych na Facebooku, pani, które właśnie w projektach uczestniczyły i ja też dzięki Facebookowi się z nimi komunikuję, więc tak, nie ma najmniejszego problemu. Ilu seniorów może wziąć udział w tym projekcie? I rozumiem, termin zgłoszeń upływa z ostatnim dniem maja, tak? Tak, to by była dla nas taka idealna sytuacja, gdyby nam się rzeczywiście już udało ten komplet uczestników zebrać. 25 osób to jest grupa, którą przewidujemy na warsztaty. Więc tutaj jakby taką ilość osób możemy objąć wsparciem. Natomiast jeżeli chodzi już o imprezę, no to ja zakładam, to też wyjdzie w trakcie tych rozmów, bo tu mówię, to już jakby seniorzy tutaj będą decydowali o tym, co się zadzieje, ale nie zakładam, że tam będzie jakieś, że tam będą jakieś mocne ograniczenia. Jakby moje wyobrażenie jest takie, że to będzie impreza po prostu otwarta. Plenerowa. Tak, w której seniorzy będą mogli się pointegrować. Mhm. To powiedzmy jeszcze, jakie macie plany na przyszłość? Po zakończeniu tych trzech projektów, które w tej chwili realizujecie. Po zakończeniu i rozliczeniu oczywiście. No generalnie mamy nadzieję, że to są takie właśnie, zwłaszcza te młodzieżowe projekty, że to są dwa takie flagowe projekty, które będziemy rozwijać i kontynuować. Zwłaszcza Przedsiębiorcy Jutra, to jest taki pomysł, który nas osobiście bardzo tak, ekscytuje. I chciałybyśmy go rozwijać, bo to jest po prostu uczenie przedsiębiorczości młodzieży z takich terenów, które mają mniejsze szanse, tak, z terenów wiejskich. Czyli będą kolejne edycje, planujecie? No mamy nadzieję, tak, że po prostu będziemy tak rozszerzać, bo na razie ten projekt obejmuje z zasięgiem powiat przasnyski, makowski i ciechanowski. Natomiast no, chciałybyśmy poszerzać zakres samych działań projektowych i obszarowo również, no ale tutaj jest potrzebne niestety wsparcie finansowe i z racji tego, że to jest projekt dotyczący przedsiębiorczości, to chciałybyśmy wchodzić w współpracę z przedsiębiorcami, którzy nie tylko doświadczeniem mogą nas wspierać, ale również i finansowo i mieć poczucie, że również mają wkład w rozwój młodzieży, no bo jest to bardzo szczytny cel, który osobiście nas bardzo angażuje i no to jest chyba ten kierunek. Tak, i my też jakby mamy takie poczucie, że to są takie inwestycje, które się zwrócą, po prostu. Czyli jeżeli my zaczniemy na tym etapie inwestować w takie dobre postawy młodzieży, uczyć ich tego, żeby byli przedsiębiorcy, czyli żeby brali po prostu swój los w swoje ręce, nie czekali na to, że coś im spadnie z nieba, bo to się nie zadzieje i my chcemy jakby takich postaw właśnie ich uczyć, więc liczymy, że uda nam się zebrać po prostu grupę przedsiębiorców, którzy będą chcieli regularnie wspierać takie działania i tym samym przyczyniać się do tego, żeby takich fajnych, młodych ludzi gdzieś kształtować w takim dobrym kierunku. Także to jest jakby jeden pomysł, tak, że będziemy chcieli po prostu te projekty już kontynuować. Jakby, jeżeli nam się uda, to przy wsparciu środków publicznych, ale gdyby nam się udało też bez środków publicznych, z którymi bywa różnie, bo nie zawsze tak łatwo jest pozyskać dofinansowanie, a projekty mamy poczucie, że są naprawdę wartościowe, więc właśnie będziemy chciały po prostu stworzyć jakąś alternatywę finansowania tych projektów. Mhm. A jakieś nowe pomysły? No, myślimy też o promocji produktów lokalnych. To jest też taki temat, który bardzo nas interesuje i tutaj jeszcze koncepcja, jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji, ponieważ no, burza mózgów jest od tygodnia co najmniej ciągło w fundacji. Ale tutaj też w tym kierunku będziemy chciały iść. No i oczywiście Ale to chodzi o produkty spożywcze?
No tak. Czy może, nie tylko? Tak, no spożywcze. Ale może... też, no właśnie, to jest cały czas w fazie, to jest cały czas w fazie dyskusji. Jakby, o, dyskusji, tak. My po prostu... Jak już opracujemy koncepcję, to wtedy może więcej będziemy... Tak, przyjdziecie się pochwalić. Tak, przyjdziemy się pochwalić. Natomiast, no i Erasmus i Europa dla obywateli to są te dwa kierunki. Będziemy na pewno pisać wnioski i starać się o projekty międzynarodowe. Też jesteśmy na etapie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, więc tutaj w tym kierunku na pewno będziemy walczyć, żeby kolejne środki zewnętrzne pozyskać. I też to będą projekty młodzieżowe. To życzę, żeby ta walka zwycięska się dla was okazała, żeby się udało te projekty zrealizować, które planujecie. Młodzież i seniorów zachęcam do odwiedzenia strony internetowej regeneracja.org i tam zapoznania się z projektami, w których możecie wziąć udział, a o tych projektach opowiadały pani Patrycja Holec i Katarzyna Schmidt z Fundacji Edukacyjno-Sportowej Regeneracja. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękujemy serdecznie. Na ostatniego w tym tygodniu gościa dnia zapraszam państwa jutro tradycyjnie o 13:10. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.